Cześć, widzimy się no niemalże po ostatnim gwizdku hitu dzisiejszej kolejki. 16. kolejka PKPP Ekstraklasy niemalże z nami. Mecz Raków Wisła Płock no, tak naprawdę jeszcze trwa, natomiast ten podcast pomeczowy, powiedzmy, poświęcę dwóm spotkaniom tej sobotniej kolejki. Mianowicie zacznę sobie od meczu w Szczecinie. Pogoń dostała srogie baty i naprawdę solidną lekcję futbolu od Górnika Zabrze, natomiast później omówię sobie mecz Raków-Wisła Płock, czyli dwa spotkania w jednym materiale. Kto ma chęci, siłę, zapraszam. Zacznę od tego, że naprawdę zaskoczyła drużyna Górnika Zabrze w Szczecinie. To, co pokazali podopieczni Bartosza Gaula, to było naprawdę no coś wspaniałego. Naprawdę piłkarski majsterszyk, mam wrażenie, że nikt nie spodziewał się takiego futbolu w wykonaniu piłkarzy z Zabrza, bo wynik to jedno. Oczywiście mogą cieszyć efektowne bramki, strzał Łukasza Podolskiego, bramka Łukasza Podolskiego, no niewątpliwie ozdoba meczu. Natomiast to, co liczy się w mojej opinii najbardziej, to jak Górnik zagrał. Tak naprawdę na każdej płaszczyźnie piłkarze przyjezdni zdominowali Pogoń Szczecin, portowcy, którzy tak dobrze czują się w rozgrywaniu piłki, w takiej małej grze kombinacyjnej, w posiadaniu, no bo przecież portowcy to jest drużyna, która no niemalże w każdym spotkaniu jest drużyną, która podchodzi z roli faworyta do spotkań, no tutaj tak naprawdę została przyduszona. Bramka z samego początku spotkania w wykonaniu Paluszka, no niewątpliwie też jeden z baterów tego spotkania, nabiegł na piłkę, właściwie bez szans, defensywa portowców i już w pierwszych minutach bramkarz Pogoni musiał tą piłkę z siatki wyjąć. Przebłysk tak naprawdę gry gospodarzy, mam wrażenie, to jest jakieś 5-10 minut, właściwie może ostatni kwadrans pierwszej połowy, kiedy tak rzeczywiście widać było, że podopieczni Jensa Gustafsona napierają, szukają bramki wyrównującej i też trochę zdziwiła mnie postawa Górnika, który mógł wykorzystać jeszcze już wtedy słabą postawę gospodarzy i gdzieś tam poszukać tej drugiej bramki, no bo to był odpowiedni moment. Mam wrażenie, że Górnik podszedł dobrze do tego spotkania, wykorzystał błąd, strzelił bramkę, no i później mógł znowu kontrolować, tymczasem oddali on inicjatywę, no i Pogoń zdobyła bramkę. Muszę też pochwalić Pogoń właściwie za jedną akcję tą bramkową. Świetnie zachował się Kowalczyk wraz z Grosickim, ten drugi wyłożył piłkę do luki Zachowicza, no i Zachowicz posłał piłką do siatki. Trzecie trafienie w wykonaniu tego napastnika, no i gdzieś tam stadion Pogoni zawył, pojawiła się nadzieja i właściwie taka myśl, że zaraz ten wynik odwrócą. Nic bardziej mylnego, goście z Zabrza wyszli świetnie na drugą połowę, mam wrażenie, że jeszcze lepiej niż w pierwszej, poza jakby dobrą grą i posiadaniem piłki dołożyli akcenty bramkowe, naprawdę taka ofensywna, wspaniała radość aż biła od drużyny z Zabrza, to mogło się podobać, naprawdę wyglądało to w mojej opinii rewelacyjnie. No w tej chwili widzicie screena tej bramki, oczywiście nie ma to w wideo, tylko fotografia, natomiast starałem się to gdzieś tam uchwycić. Później bramki dla piłkarzy Górnika Zabrze strzelali Okunuki, a także Włodarczyk. No muszę też pochwalić Włodarczyka za tą bramkę, przede wszystkim siódmy gol, to jest też coś, co się ceni, bo ten napastnik zaczął nam znowu rozkwitać po fantastycznym początku sezonu, ale to też mam wrażenie, że tak jak cały Górnik, który oczarował na początku rozgrywek, no teraz znowu ta puenta, powiedzmy, tej rundy jesiennej może być fantastyczna. Cały tercet tak naprawdę piłkarzy ofensywnych zawsze z bramką, no bo to jest ten piękny gol Podolskiego, też gol na takim spokoju i z taką emanacją, powiedziałbym, chłodnej głowy w polu karnym Włodarczyka, a także Okunuki, który strzelił bramkę też po takiej fajnej, szybkiej akcji. Jedno trafienie jeszcze oczywiście dołożył nam Podolski, niewątpliwie no, najlepszy obrazek tego spotkania, ozdoba meczu, no i pewnie gol też, można nawet całej rundy jesiennej. Pogoń trochę rozczarowała, oczywiście też nie możemy mówić o jakimś kryzysie, no bo to zaraz wam pokażę tabelę, jak wygląda. No właśnie, portowcy spadli po tym meczu na czwartą pozycję, no bo mają gorszy bilans bramkowy niż Beniaminek z Łodzi. Widzewie Łódź też słowo, no przecież Górnik się nam rozpędził. Po tym słabym, niemrawym, takim mało atrakcyjnym meczu w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą 0-0 z Zielonymi, później właśnie wygrana wysoka u siebie z Widzewem. No i dzisiaj naprawdę lanie na wyjeździe z Pogonią Szczecin, wygrana właśnie z portowcami. Co do tego drugiego meczu, który właściwie teraz nam się zakończył, Raków wygrywa wysoko, aż 7-1, dwie bramki w samej końcówce. Powiem wam szczerze, nie przygotowałem się na tak wysoki wynik. Jak widzicie, grafika jeszcze 6, bo byłem w trakcie montażu, jeszcze właśnie w trakcie meczu. Natomiast powiem tak, naprawdę pokazanie
dużej dominacji to ofensywnej i też mądrości gry drużyny. Przed tym meczem jakby taka zapowiedź główna była jedna. Dwie drużyny, które nas oczarowały, oczywiście Nafciarze przez 8 kolejek jako lider Ekstraklasy. Naprawdę ta gra drużyny Pawola Stano wyglądała świetnie. Natomiast jednak no, spotkanie z drużyną z Częstochowy, która buduje sobie autostradę do Mistrzostwa Polski. Mam wrażenie, że tutaj absolutnie nic się nie może złego tej drużynie wydarzyć. Absolutnie zdominowana Wisła Płock. Był przebłysk w końcówce pierwszej połowy, kiedy tą bramkę, jak się później okazało, honorową wbił Dawo z najbliższej odległości. Widać było, że też Kowacewicz wściekły, bo no nie było czystego kąta. Natomiast co do tego spotkania, no tutaj trzeba jedną postać ewidentnie wyróżnić. To jest napastnik reprezentacji Łotwy i Rakowa, Władysław Gutkowski. No też fenomenalny występ, bramka głową, lewą nogą, dwie bramki prawą, cztery bramki w pierwszej połowie, no absolutnie coś niebywałego. Wydaje mi się, że sam Łotysz no nie mógł się tego spodziewać, że to właśnie dzisiaj się zmaterializuje. Przy tym spotkaniu tylko jedna bramka na koncie, także to też jest coś wspaniałego, że wepchnął te cztery gole i być może już gdzieś tam to, powiedzmy, strzelanie powtarzalne się zacznie, no bo pięć bramek podsumowując całą rundę, wynik dobry. Natomiast jak sobie założymy, że z tych pięciu bramek cztery jest w jednym meczu, no to gdzieś tam rzeczywiście te poprzednie spotkania mogą dawać do myślenia. Świetny występ też Nowaka, który się popisał w fantastyczną bramką. Generalnie też ciężko jednego piłkarza wyróżnić, bo mam wrażenie, że Raków po prostu się momentami bawił. No jedno z takich spotkań, gdzie już przy tym wyniku 4-0, przez chwilę potem 4-1, no praktycznie wynik był rozstrzygnięty i jakby sprawa tego, że Raków tego meczu nie wygra, była niemożliwa. Nikt już nie mógł uwierzyć w to, że coś tam się innego wydarzy. Nawczorze próbowali też, no, szacunek za to, bo początek drugiej połowy obiecujące akcenty, no ale też bramka na 5-1 wbita i gdzieś tam absolutnie wybite te pomysły, jeśli mówimy o pozytywnym wyniku. Rzut oka jeszcze na strzelcu, bo to też jest ciekawa sprawa. Dawo, który strzelił tą bramkę honorową dla Nafciarzy, dopisał 9 trafienie na swoje konto. Jest w tej chwili samodzielnym, niemalże liderem. Samodzielnym, 9 bramek, 2 asysty. Potem, jak widzicie, Gual. Niżej na grafice widnieje nam Bartosz Nowak, strzelec bramki w tym spotkaniu. Nowy, czyli były piłkarz Górnika Zabrze, o którym wcześniej mówiłem, wpakował bramkę na 5-1. I też niżej jest Włodarczyk z 7 trafieniem, bo ten strzał Włodarczyka w Szczecinie to jest kolejna bramka tego napastnika, no już 7 łącznie gol na koncie tego piłkarza. No fantastyczna sprawa, wydaje mi się, że te oba mecze tak naprawdę dzisiaj to ta ranga tych hitowych spotkań rzeczywiście to pojęcie nam wyczerpała, bo absolutnie świetny bój w Szczecinie, 5 bramek, no 8 goli aż w Częstochowie, także też naprawdę nie mogliśmy narzekać. Wydaje mi się, że na pewno mecz w Częstochowie był jednostronnym pojedynkiem, nie brakowało emocji, ale gdzieś tam wiadomo było, kto wygra już po tej bramce numer 3 na 100%. Mecz w Szczecinie był wyrównany mniej więcej do początku drugiej połowy, no później wszystkie karty były na stole, Górnik nam się rozpędził, rozstrzelał, ta drużyna wygląda fantastycznie i no ja sam osobiście, mówiąc szczerze, na początku sezonu mówiłem, że gdzieś tam Górnik szuka swojej tożsamości, zbyt dużo transferów, zbyt dużo aktywności na rynku transferowym, natomiast teraz to widać, że Bartosz Gał nieźle sobie to poukładał, przed nimi mecz Pucharu w Pucharze Polski, przed nimi jeszcze jedno spotkanie ligowe, także zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, idzie to w świetnym kierunku, naprawdę no podbicie twierdzy o nazwie Pogoń to naprawdę nie jest nic małego, to jest gigantyczna sprawa, także duże ukłony i brawa dla Górnika, brawa też dla Rakowa, no i Was standardowo zachęcam do przycisku lubię to pod filmem, subskrypcji kanału. Dzięki serdeczne za live'a. Do zobaczenia w kolejnych filmach.